No. Witamy Państwa w kolejnym odcinku Stolik Sigi. Po godzinach jesteśmy po niezwykle emocjonującym spotkaniu SPX, FT, MDD, WSG Bydgoszcz, Eurodrip Toruń, nie emocjonującym z kilku powodów, o których sobie powiemy tutaj za chwilę. Moim gościem jest Kamil Graczyk, SPX Bydgoszcz. Witam Ciebie, Kamilu. Witam serdecznie wszystkich kibiców Stolik Sigi. Kamilu, grasz w tej lidze już no nie pierwszy sezon, tak? Czy to było potrzebne, to co stało się na boisku? Te nerwowe sytuacje. Nie będę się wypowiadał na ten temat. No ale, no, chociaż jedno słowo, jak myślisz, no co tak naprawdę zaczęło tą sytuację? Bo my tutaj to nie widzimy, znaczy... tego z góry, z poziomu boiska, jak ty zaobserwowałeś, co zaczęło tą nerwową sytuację, która zaczęła się najpierw czerwoną kartką Gruszczyńskiego, no i później tą niepotrzebną przepychanką tam na narożniku boiska? To znaczy, powiem tak, jeśli chodzi o nas, to na pewno nie najlepiej weszliśmy na początku w mecz. Szybko dwie stracone bramki, potem gdzieś trzeba było ten siłą rzeczy gonić wynik. No a potem, co no, emocje. No tak jak mówię, no na temat pracy sędziów nie będę się wypowiadał, kto był, to widział. Wiadomo, każdy tam od siebie trochę dodał i no skończyło jak się skończyło. Szkoda, że wydarzenia, że tak powiem, nie związane koniecznie z futsalem w świecie. Dzisiaj dotyczyły samej piłki nożnej, tylko gdzieś tam poza boiskowych spraw no i tyle. No, nie ukrywam, no nie będę się wypowiadał na temat pracy arbitrów i tyle. No ale dobrze, byłeś blisko. Żeby nie było, to jest stanowisko całego zespołu. Nie wypowiadamy się na temat pracy sędziów i taka jest. Nie chcę z tobą rozmawiać o pracy sędziów, ale czy Gruszczyński coś powiedział, czy nie powiedział? Jak to było? Czy ty coś słyszałeś, żeby Gruszczyński coś powiedział na czerwoną kartkę? Szczerze nie mam pojęcia. Byłem obok, ale to są emocje, więc trudno mi cokolwiek więcej powiedzieć. Słuchaj, tak patrząc na ten mecz, przed meczem rozmawiałem z Marcinem Gruszczyńskim i on powiedział, że go zapytałem się żartobliwie, czy będzie zerko, tak jak to zrobił w meczu z FMX-em rok temu, kiedy no, to by bronił kapitalnie. I on powiedział, że nikt w pierwszej lidze nie będzie miał zerka, no ale tutaj jednak pochwały dla Sai. Wybronił swoje. Tak, gratulacje dla bramkarza rywali. I tutaj też taki mój mały wniosek do organizatorów, że wydaje mi się, że nagroda MVP jednak moim zdaniem przyznana niesłusznie. Moim zdaniem należała się właśnie golkiperowi Eurodrobiu za naprawdę kapitalne zawody, bo trzeba przyznać, że pomimo, że tam cały czas gdzieś goniliśmy wynik, wydaje mi się, że gdyby nie postawa bramkarza rywali, to może ten mecz by wyglądał inaczej i niekoniecznie sprawy pozasportowe byłyby tutaj po meczu komentowane, a samo to, co działo się na boisku. Potraficie grać dobre mecze, ale przegrywać nie strzelając bramki. Tak było w finale, tak było i dzisiaj. Tak, no nie ukrywajmy, no zawiodła dzisiaj skuteczność. Na pewno gdzieś tam brakuje tego doświadczenia futsalowego. Fakt, że nie spotkaliśmy się tutaj dzisiaj pierwszy raz i gdzieś tam no popełniliśmy błędy. Sam też miałem sytuację na 2-0, gdzie bramkarz fajnie wyszedł, ciężko gdzieś tam było znaleźć miejsce, próbowałem lobować, bym trafił czysto w piłkę. Byłoby 2-1, byłby inny mecz. No, na pewno zawiodła dzisiaj skuteczność, jeśli chodzi o nasz zespół i myślę, że to jest główny powód porażki naszej dzisiaj z zespołem z Torunia. To jest jeden z pierwszych takich ciężkich meczów, jakie czekałem Was w tym sezonie. Patrząc na pierwszą ligę, ona jest w tym sezonie o wiele mocniejsza, przynajmniej takie jest moje zdanie, niż rok temu. Rozgrywki pierwszoligowe. Tak, oczywiście. No, widać, że z roku na rok poziom będzie coraz wyższy i jest wyrównana stawka. Też nie można zapomnieć o zespołach gdzieś tam, które nie załapały się do tej pierwszej ligi i gdzieś będą się próbowały wepchnąć przez baraże i szukać swoich szans, tak jakby chociażby zespół Ultimate Bydgoszcz na przykład. Więc może być ciekawie jeszcze. Wracając jeszcze do tego dzisiejszego spotkania, tak naprawdę wydawało mi się, że na początku wyszliście z takim nastawieniem, żeby tutaj jak najszybciej strzelić bramkę, żeby to narzucić ten swój styl gry ekipie Eurodrobiu i jednak to doświadczenie futsalowe sprawiło, że drużyna z Torunia wyszła z tej opresji. No początek był średni w naszym wykonaniu. Coś nie byliśmy do końca pewni, mieliśmy, nie wiem, jakieś tam dwa plany, żeby ten mecz rozpocząć. Rozpoczęliśmy takim wariantem, że tak powiem, bardziej defensywnym i
no generalnie słaby początek, też pierwsze 6 minut, dwie zmiany nerwowe, brakowało dokładności, głupie straty i 2-0 i wiadomo, z tak doświadczonym rywalem ciężko gdzieś potem nawiązać równorzędną walkę, choć wydaje mi się, że byliśmy dzisiaj równorzędnym rywalem i sam wynik 3-0 nie oddaje tego, co by się działo na boisku. Oglądałeś ten mecz, tą końcówkę meczu Rafmix Coco Studio. Jednak Rafmix będzie, mimo że ma ten skład jednak okrojony, będzie tą drużyną silną, ale i Coco Studio, z którą drużyną gracie za tydzień w pucharze, no to nie będzie na pewno łatwy mecz. No tak jak powiedziałeś. Znacie się bardzo dobrze. Tak, no wiadomo, tutaj można powiedzieć, że z chłopakami z Bydgoszczy się znamy jak łyse konie. Trawa hala. Z częścią ludzi też znamy się gdzieś tam z boisk czwartoligowych, więc no będzie ciekawie. No, zadecyduje dyspozycja dnia, tak jak uważam dzisiaj gdzieś ta nasza dyspozycja od początku, jeśli chodzi o aspekt piłkarski, była słabsza i no zobaczymy. No, jeśli chodzi o sam dzisiejszy mecz Rafmixu, było w jedną stronę, potem się zrobiło w drugą. No, różnice są minimalne, że tak powiem, właśnie będą decydowały niuanse gdzieś tam, jakieś błędy indywidualne i no zobaczymy, jak to się potoczy. Ja na razie nie ma co się przejmować za tydzień pucharem, bo jutro mamy bardzo ważny mecz ze Schodą, która dzisiaj zdobyła 3 punkty i musimy zrobić wszystko, żeby jutro zapunktować, a wiadomo, że przez to, co się stało, to też będziemy musieli pewnie poczynić pewne korekty w składzie. Pewnie zabraknie Marcina jutro, bo na pewno się szykuje jakaś kara dyscyplinarna, więc zobaczymy. Jest mecz pauzy po czerwonej kartce, więc jutro bez Marcina. Powiedz mi jeszcze jeden, tak już na zakończenie, ponieważ jest to nasz ostatni program przed świętami, czego można życzyć na te święta drużynie MDD, SPX, WSG, Bydgoszcz? Chciałbym życzyć wszystkim chłopakom, ich rodzinom, swojej rodzinie oraz tutaj wszystkim osobom, które przychodzą na hale w świecie, interesują się Starex Ligą, którą ją organizują, sponsorują, rodzinnych świąt i przede wszystkim chciałbym życzyć zdrowia, bo zdrowie jest w życiu najważniejsze, a reszta przyjdzie sama, więc chciałbym z góry życzyć wszystkim zdrowych, pogodnych, rodzinnych świąt i szczęśliwego, spokojnego wejścia w nowy rok bez jakichś tam, jeśli chodzi o nas, urazów, problemów zdrowotnych i byle do przodu. No, więc bez kontuzji, a także szybkiego powrotu do zdrowia dla Bartka Wiśniewskiego, który wczoraj, zawodnik Chemży, który wczoraj doznał groźnie wyglądającej kontuzji. Nie wiemy, jak wygląda zdrowie w tym momencie Bartka. Życzymy powrotu do zdrowia bez kontuzji, no i żebyśmy szczęśliwie po świętach, zaraz w ten weekend po świętach spotkali się tutaj ponownie na hali widowiskowo-sportowej sieci, bo będzie ciekawie na pewno, między innymi wasz mecz z Coco Studio. Może zaprosisz jakoś kibiców. Chociaż na taki mecz nie trzeba zapraszać, myślę. No mam nadzieję, że tutaj już kibice w świecie sobie wyrobili przez pewien okres przychodzenia jakąś tam opinię i myślę, że licznie zasilą trybuny hali w świecie i będziemy mieli fajne widowisko. Przy okazji chciałbym podziękować tutaj za doping znajomym ze Strażaka Przechowa, którzy szczególnie wspierali Dawida Paczkowskiego, który tak po cichu liczyłem, że może dzisiaj zostanie MVP, ale jednak wynik zrobił swoje i stało się, jak się stało. Kamil Graczyk, SPX, MFT, MDD, WSG Bydgoszcz, ależ trudna nazwa, dużo sponsorów macie. Dziękuję bardzo za przybycie, wesołych świąt, do zobaczenia po świętach. Dzięki bardzo.